Tu mamy sprzęt do zabezpieczania łańcuchów stali materiałów ciężkich. To, co stosuje kierowca do zabezpieczania. Zacznijmy może od pasów, które są najpopularniejszym sposobem zabezpieczenia i dosyć szybkim sposobem zabezpieczania ładunków. Jest to klamra i taśma. Przeciągamy taśmę tutaj przez środek klamry. Tutaj przeciągamy i zaciągamy. Zaciągamy dotąd, dopóki nie uznamy za słuszne, że towar jest zabezpieczony. To jest akurat klamra z dłuższym ramieniem, która posiada większe siły zaciskowe. Można pas zacisnąć taką klamrą mocniej. Częściej możemy spotkać klamrę z krótszą tutaj rączką i zaciągane są te klamry w tym przypadku od góry do dołu. Czyli zaciągamy w ten sposób pas na towarze. Od góry do dołu. Kierowca, zabezpieczając towar, stojąc z boku naczepy, ma pracę ułatwioną, ponieważ ciągnie do dołu. Zawsze ten pas dociągnie mocniej i mniej wysiłków to włoży. W pasach z krótką klamrą musi to robić od dołu do góry. Czyli w ten sposób zaciąga. Od dołu do góry. Czyli musi pchać klamrę do góry. W tej klamrze ciągnie ją do dołu. Poza tym, tak jak mówiłem wcześniej, rączka jest dłuższa i pas jest zaciągnięty mocniej. Jednak zajmuje taki pas więcej miejsca. Poza tym może się zdarzyć, że będziemy zabezpieczać towar na naczepie i przestrzeń pomiędzy ścianą a naczepą nie pozwoli nam na założenie tego właśnie pasa. A może się okazać, że krótszy pas z krótszą klamrą może się tam zmieścić. Także nie ma nic bez wad. Ten pas jest lepszy, ma większe siły zaciskowe, ale jest mniej praktyczny. Taśmy od pasów przy przewozie stali bardzo często pasy ulegają uszkodzeniu. Nawet jeśli kierowca uważa, nawet jeśli pilnuje pasów, podkłada, pas może ulec uszkodzeniu, tak jak tutaj. Jest przetarty w jednym miejscu. Dlatego pasy co jakiś czas muszą być wymieniane. Co jakiś czas kilka sztuk z naszego kompletu musi być wymienione, ponieważ nie nadają się do użytku. Pod pasy podkładamy kątowniki. Kątowniki podkładamy, gdy mamy ostre krawędzie towaru. Zapobiegają one przecięciu się pasa podczas jazdy. Jeśli nie założymy takiego kątownika, a mamy ostre krawędzie, na których opiera się pas, po kilkudziesięciu przejechanych kilometrach nie ma pasa, ani nie ma zabezpieczonego ładunku. Tu mamy wersję taką mocniejszą, solidniejszą. Tu mamy, że tak powiem, taką budżetową, to nie znaczy, że gorsza. Kątownik spełnia poza tym drugą funkcję, rozkłada siłę zaciskową pasa, która jest 5 cm powiedzmy, na 15 cm, czyli ta siła zaciskowa jest szersza. Zapobiega to wgnieceniu się pasa zabezpieczającego w towar. Kątowników, zapomniałem wcześniej powiedzieć, pasów powinno być minimum 15. Kątowników powinno być na dobrą sprawę dwa razy więcej niż pasów, czyli skoro pasów mamy 15, kątowników powinno być 30 po jednej i po drugiej stronie pasa. Zakładamy na towar kątownik, także kątowników 30. Dalej mamy łańcuchy. Chyba najsolidniejszy sposób zabezpieczania ładunku przed przemieszczeniem się. Zakładamy haczyk
przeciągamy łańcuch przez towar, zakładamy haczyk z drugiej strony i w środku wkładamy, w środku zapinamy towar, bądź tam z boku, gdzie nam tam wygodniej, gdzie tam można założyć tą klamrę. Zakładamy klamrę, przeciągamy oczko tutaj łańcucha przez haczyk na klamrze, z drugiej strony też i grzechotką zwijamy. Zaciągając grzechotkę, te śruby się tutaj wkręcają do środka, następuje zmniejszenie tego z dystansu i łańcuch się zaciska na towarze. Bardzo dobry sposób zabezpieczenia unieruchomienia ładunku, aczkolwiek nie bez wad. Łańcuch posiada dosyć duże siły naprężeniowe. Jest twardy. Z łatwością może uszkodzić towar. Oczywiście bardzo często stosuje się podkładki, podkłada się pod łańcuchy na towar różne, żeby nie uszkodzić ładunku, aczkolwiek nadawca może się nie zgodzić, aby kierowca mógł zastosować łańcuch. Dlatego właśnie łańcuchów nie można zastosować wszędzie. Poza tym są dosyć ciężkie, wymagają większego wysiłku. Także nie ma nic bez wad. Kolejny sposób zabezpieczania to takie podpórki. Podpórki, które się zakłada na deski, na ścianie naczepy. Zakładamy tutaj, przesuwamy sobie, które miejsce chcemy. Zaciskamy, zakręcamy i tu wkładamy deskę bądź płatę aluminiową i zabezpieczamy ten towar przed przesunięciem się w tył czy w przód. Kolejny sposób zabezpieczania towaru to słupki metalowe, kłonice. Zazwyczaj naczepa, która posiada otwory na kłonice, posiada również miejsce, w którym znajdują się te kłonice. A w przypadku muldy bardzo często te kłonice możemy znaleźć w rowie, czyli tutaj pod tymi krywami podnosimy i bardzo często je możemy znaleźć tutaj. W muldzie, czyli w rowie naczepy, znajdują się co jakiś czas otwory, w które wkładamy te słupki i stanowią one zabezpieczenie przed przesunięciem się towaru. Przy załadunku zwojów stali, rolek stali, tutaj będziemy mieli rolkę włożoną, którą zapiera się o ten słupek i zapobiega to przesunięciu się takiej rolki stali do przodu. W tej naczepie nie ma takich otworów. W każdym razie w innych naczepach są dodatkowo otwory w tym miejscu. O. Mniej więcej w tym miejscu co jakiś czas powtarzają się otwory, w które można również wkładać takie słupki. Bardzo przydatne podczas przewozu blachy w plastrach bądź stali, takich placków stalowych. Zapobiegają przemieszczeniu się ładunku na dół, na przykład podczas jazdy na zakręcie. Bardzo solidne zabezpieczenie, także warto to mieć. Oczywiście, jeśli naczepa jest przystosowana do zastosowania takich właśnie środków zabezpieczeń. Kolejnym sposobem zabezpieczenia towaru są maty antypoślizgowe różnej grubości, szerokości. Tutaj mamy, jak sama nazwa wskazuje, wiadomo do czego służą, podkłada się je pod palety, pod rolki stali, zapobiegają przesunięciu się ładunku. Poza tym może się zdarzyć, że na załadunku, przed załadunkiem zapytają nas o miejsce zamocowania na naczepie. Ile posiadamy miejsc zamocowania pasów na naczepie? Tutaj mamy w podłodze
takie haki przykryte taką laszką, aczkolwiek są tu przesunięte, więc często mogą zostać przykryte przez ładunek. Ta naczepa posiada natomiast tutaj z boku co chwilkę, co kilka centymetrów jest otwór, w który można zamocować pas. Otworów jest kilkadziesiąt, także na dobrą sprawę można założyć pas w każdym miejscu. Bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ może się zdarzyć, że załadujemy towar, który jest, że tak powiem, jego kształty są nieregularne. Dlatego często zachodzi potrzeba kombinowania przy zabezpieczaniu ładunków pasami. Takie otwory ułatwiają właśnie zabezpieczenie nieregularnych ładunków. Chyba takim powszechnym, na który często nie zwracamy w ogóle uwagi, jest folia. Folia, czy tam strecz foliowy, którym owinięte są palety, towar na paletach. To jest najpowszechniejszy chyba sposób zabezpieczania ładunków, stosowany jednak przez nadawców, nie przez przewoźników ani kierowców, tylko przez nadawców towarów. Także po skompletowaniu palety owija się folią i stanowi to zabezpieczenie przed przesunięciem się tego towaru na palecie, przed rozwaleniem się tej palety. Dobra, tak jak widzimy, mamy tutaj dosyć sporo rzeczy, pasów jest tylko dwa, a gdy jest ich 15, to jest taka sterta. Maty antypoślizgowe też nie ma ich tyle, ile powinno być, zazwyczaj jest ich więcej. Kątowników powinno być dwa razy więcej jak pasów, czyli 30, jest ich tu tylko 4 i ten jeden żółty. Łańcuchy opcjonalnie. Wyposaża się jednostki, które często przewożą tego typu ładunki. Maszyny budowlane ciągną naczepy niskopodłogowe bądź naczepy odkryte, bez opończy. Dlatego to nie jest norma, że posiada się łańcuchy. Jednak może być jednostka wyposażona właśnie w takie łańcuchy i trzeba je będzie wozić ze sobą. Aluminiowe słupki, kłonice zazwyczaj posiadają miejsce w naczepie gdzieś, gdzie są właśnie tam schowane, umieszczone. Bądź bardzo często znajdujemy je w muldzie, czyli w rowie. Mamy dosyć sporo rzeczy. 15 pasów, 30 kątowników, 20-30 mat. I w przypadku, gdy kierowca ciągnie zawsze tą samą naczepę, wkłada to do schowka w naczepie. Najczęściej taki schowek właśnie znajduje się gdzieś w naczepie. Chowa to do schowka i ma problem z głową. Jednak gdy przepina naczepy, bardzo często może się zdarzyć, że cały ten sprzęt będzie musiał posiadać na wyposażeniu samochodu. Czyli będzie musiał je mieć na jednostce, na ciągniku. Będzie się musiał z nich rozliczyć i zawsze je posiadać. Będzie je musiał również gdzieś pochować, zapełniając schowki w ciągniku i ograniczając miejsce dla siebie. Po drugiej stronie stoi pracodawca. Pracodawca, który chce jak najbardziej uelastycznić swoją jednostkę. Kupuje naczepę specjalnie do tego typu transportu. Inwestuje, która jest dużo droższa. Chce załadować jak najwięcej rodzajów towaru. Po drugiej stronie stoi kierowca, który zaczyna mu brakować miejsca. Tak jak wspominałem bodajże w pierwszym odcinku, przewóz stali, materiałów ciężkich, często odbywa się na krótkich dystansach. Jeśli pracodawca wie, że
jego jednostka będzie się obracać mniej więcej 300, 400, 500 km raz na jakiś czas, rzadko zdarza się tylko jakiś dłuższy wyjazd, może zamontować mniejsze zbiorniki w ciągniku. A w miejsce, które powstanie poprzez zamontowanie mniejszych zbiorników, może zamontować schowek, praktyczny schowek, który pomieści większość swych rzeczy. Kierowca ma dużo łatwiejszą pracę. Otwiera jeden schowek, wyciąga co potrzeba, zamyka, a przy okazji ma więcej miejsca dla siebie.